Kochany bracie, kochana siostro, przygotowanie do Eucharystii, do najcudowniejszej modlitwy świata, do zjednoczenia z niebem i czyśćcem, z naszym Stwórcą i Bogiem, z naszym Zbawicielem i Przyjacielem. To czas święty. Czas spotkania Twego serca z sercem Boga. Boga, który jest dobry, pełen miłości i miłosierdzia, czuły i łagodny, który chce mówić do Ciebie. Co więcej, dać ciało swego Syna, by Cię umocnić, zmieniać. Prowadzić. Zobacz, bracie, siostro, na Eucharystii nie jest tylko ta grupa ludzi, osób, które widzisz po prawej i lewej stronie, z przodu czy z tyłu. Przy każdym z nich stoi anioł stróż. Wszyscy święci, aniołowie, archaniołowie, Maryja, Józef, Twoi bliscy, znajomi z czyśćca. Ileż to razy o tym zapominamy, a jak jest to ważne, jak zmienia całkowicie nasze myślenie i nastawienie, że jesteśmy w takim świętym towarzystwie, wśród tylu nam bliskich osób. Oni nas kochają bardzo i przeszli już wszystko to, co nas czeka. Od tego dzisiaj rozpocznijmy to przygotowanie. Od świadomości, że nie jesteśmy sami. Rozpoczyna się znakiem krzyża. To już trzy osoby boskie, które mnie kochają, Ojciec, Syn i Duch Święty, którzy mnie kochają najbardziej na świecie. I widzę swoje słabości, swoją grzeszną naturę, z całego tygodnia. Ileż to razy byłem powodem grzechu. Moje zachowania, czyny, spojrzenia. Dlatego spowiadam się Bogu i wam, bracia i siostry, bo zgrzeszyłem. To moja wina. Bardzo wielka wina. Dlatego błagam Maryję, aniołów świętych i was, bracia i siostry, módlcie się za mnie,
choć przez chwilę. I Bóg pochyla się nad sercem Twoim, bracie, siostro. I oczyszcza Duchem Świętym, jeśli Twój żal jest szczery. Dlatego śpiewaj chwała na wysokości Bogu, temu, który czule przytula Twoje serce teraz. Chwała Jezusowi, który sercem zatriumfował na krzyżu, bo dał źródło miłosierdzia, krew i wodę. Chwała Duchowi Świętemu, który nieustannie modli się za Ciebie, abyś się nie pogubił i nie potępił. I teraz liturgia słowa. Jak zawsze bardzo bogata. Z Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie wchodzi z nami, nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Panie, to ja grzeszę rękoma, chodzę tam, gdzie nie powinienem, patrzę na rzeczy, które niszczą czystość mojej duszy. I jestem ułomny. Po wyznaniu wiary, modlitwie powszechnej, wyznaniu wiary w Tego, który jest w stanie uzdrowić Twoje ręce, Twoje nogi, Twoje oczy, oczyścić, przemienić, ofiaruj siebie. Twoje dłonie, Twoje stopy, Twoje serce, duszę, umysł, swoje życie. Abyś nie został wrzucony do piekła. Po modlitwie kapłana wspólnie będziemy śpiewać święty, święty, święty. Uniesione są nasze serca, pełne wdzięczności, że dziś po raz kolejny
Jezus, Bóg Ojciec i Duch Święty nie przekreślili nas, bo zawsze chcą naszego nawrócenia i życia wiecznego dla nas. Duch Święty sprawia, że chleb staje się ciałem, ciałem Chrystusa umęczonego. Bierzcie i jedzcie. Moje ciało was uzdrowi, uzdrowi wasze ręce, stopy, oczy, duszę i serca i życie. Bierzcie i pijcie. W mojej krwi znajdziecie ulgę dla waszych cierpień, dla waszej ułomności. Nie odwracaj wzroku, bracie, siostro, od ołtarza. To, co najistotniejsze, dzieje się właśnie tam. Słuchaj dobrze słów, które wypowiada kapłan. Jak łączy wszystko, co na ziemi, na niebie i w czyśćcu. I wtedy wspólnie możemy zawołać, a zapewne i święci, błogosławieni słudzy Boży i dusze czyśćcowe modlą się razem z nami. Ojcze nasz. Ojcze nasz. Któryś jest naszym Ojcem, odpuść nam nasze winy, wszystkie nasze ułomności. I Ojciec patrzy na nas czule i chce naszej przemiany. Pokój wam, dzieci moje. Zbliżam się do was. Przekażcie sobie znak mego pokoju. Pokoju, który jest pełen miłości, łagodności. I usłyszysz, bracie, siostro, oto Baranek Boży, łagodny. Ten, który chce uzdrawiać twoje dłonie, twoje stopy, leczyć twoje oczy, twoje życie. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł, a ty przychodzisz. Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowione wszystko we mnie. I Jezus tak bardzo pragnie wejść w twoje życie, w twoje serce. Jeśli jesteś czysty w łasce uświęcającej, On może uczynić wielkie dzieła w tobie. Pozwól Mu na to. Nie hamuj Jego łask swoją nieufnością i przyjmij Go do serca. Kochaj Go, mów i słuchaj, jak bije Jego serce w tobie.
Kochany bracie, kochana siostro, idź. W sercu masz Jezusa. On cię nie zostawi. To ty możesz się odwrócić od Niego. Choćby nawet tak się stało, wracaj jak najszybciej z powrotem w Jego ramiona pojednania i miłości. Bo nigdzie i w niczym nie znajdziemy zbawienia, dobroci i miłości bezwarunkowej, łagodnej, miłosiernej i cierpliwej. Pozwólmy Jezusowi zająć się naszymi ułomnościami i ułomnościami innych. My nieśmy Jego miłość. Amen.